W tym odcinku Chin bez cenzury. Komunistyczna Partia Chin twierdzi, że chce szerzyć pokój na świecie. Ale tak na wszelki wypadek wypuszczają też w niebo przerażające maszyny wojenne. Witajcie w Chinach bez cenzury tu, Chris Chapel. Wszyscy wiemy, że Ameryka ma najlepsze na świecie wojsko. Ale mam dla was wieści. Lub dobre, w zależności od tego, w jakim kraju żyjecie. Chińskie wojsko szybko nadrabia zaległości. Więc przygotujcie się na to, że wasze nadzieje na pokój na świecie zostaną zniszczone, kiedy pokażemy wam pięć zabójczych chińskich samolotów wojskowych. Numer 5. Chiński helikopter szturmowy Harbin Z-19 Z maksymalną prędkością 174 mil na godzinę. Może nie jest szybki, ale na pewno jest wściekły. Z-19 powstał jako francuski helikopter, służący do akcji poszukiwawczo-ratowniczych oraz ewakuacji medycznej. Został zbudowany w ramach licencji chińskiej Harbin Aircraft Manufacturing Corporation, ale potem dodano opancerzenie, uzbrojenie, groźnie wyglądające malunki i voila! Przerażający helikopter Harbin Z-19 gotowy do boju. Model podstawowy zawiera naprowadzane rakiety do zwalczania celów naziemnych oraz pociski rakietowe. I w pakiecie jest też niespodzianka. Odporne na zniszczenie siedzenia są wyposażone w palce szkół Zbiornik oleju także jest odporny na zniszczenie i zaprojektowany na uszczelnienie się w razie ataku. Zaraz, zaraz. Więc jeśli do niego strzelisz, zbiornik olejowy się zamyka? I co? Helikopter spada? Co wtedy? Te helikoptery są przeznaczone do eksportu za granicę. Ach, rozumiem. Sprzedawać helikoptery, które spadają na ziemię, do drogich państw. To dopiero sprytny sposób na wygranie wojny. W każdym razie, jedyne co mogę powiedzieć: zanim go kupicie, sprawdźcie funkcję odcinania zbiornika olejowego. Numer 4. J15 Flying Shark. Podczas gdy Z19 jest licencjonowaną kopią francuskiego helikoptera, Shenyang J15 Flying Shark jest całkowicie nielicencjonowaną podróbką rosyjskiego SU-33. Rosjanie twierdzą, że Chiny ukradły ich projekt. I byli tak rozcieczeni, że przerwali rozmowy mające na celu sprzedanie dużej ilości statków powietrznych SU-33 chińskim siłom powietrznym. A wiecie, że Wasz związek przeżywa kryzys, kiedy nawet Rosjanie odmawiają Wam sprzedaży broni. Chińscy projektanci Flying Sharka twierdzą, że wszelkie podobieństwo jest przypadkowe. I prędko podkreślają, że Flying Shark jest o wiele lepszy, o wiele szybszy, ma większy zasięg i może latać wyżej. J-15 jest tak zwanym myśliwcem mającym przewagę w powietrzu. Jest zaprojektowany do walki typu powietrze-powietrze. Dodatkowo jest znakomity, jeśli chodzi o startowanie i lądowanie na lotniskowcu. A Chiny są dumnym posiadaczem jednego w pełni funkcjonalnego lotniskowca nazwanego Lioning. Więc teraz wiecie, gdzie znaleźć całą flotę dwóch tuzinów latających rekinów. Tak, wszystkie w jednej dogodnej lokalizacji. Numer 3. Chengdu J-10 Obecnie może i Chiny mają tylko jeden działający lotniskowiec, ale wiecie, czego mają dużo? Pełnych figorów smoków. Tak, jest. Właśnie taki jest kryptonim Chengdu J-10. Chińskie wojsko ma w służbie około 240 tych samolotów. A podczas gdy ten Smok wygląda na bardziej śpiącego niż pełnego wigoru, to nie dajcie się zwieść. Według Military Today jest on pierwszym zbudowanym w Chinach myśliwcem bojowym który zbliżony jest do myśliwców zachodnich pod względem osiągów i wydajności. Ma działa, pociski typu powietrze-powietrze, bomby naprowadzające laserowo, swobodnie spadające bomby i rakiety. Ale nie dowiedzielibyście się tego z żadnego chińskiego pokazu lotniczego. Nie, cały projekt był tak tajny, że zdjęcia J10 nie zostały ujawnione, aż do jego pierwszego lotu 3 lata później w 1998 roku. Ale nie było takiej tajemnicy wokół niedawnego następcy J10, co prowadzi nas do numer 2. Samolot bojowy J11. Pełno było w mediach społecznościowych selfie pilotów w ich podrobionych rosyjskich samolotach bojowych. I z każdym z nich Chiny otrzymują kolejny minus u rosyjskich dilerów broni. Według National Interest Chiny zaczęły od wykonania w pełni autoryzowanej kopii rosyjskiego myśliwca wielozadaniowego najwyższej klasy Sukhoi SU-27, samolotu, który rywalizował z legendarnym dwusilnikowym F-15. Ale potem Chiny wycofały się z kontraktu z Rosją, odtworzyły Sukhoi SU-27 i zbudowały swoją własną podrasowaną wersję. Nazywają ją J-11. Potem pojawił się cały alfabet J-11. Jak J11B, J11D i J11BS. Nie wymyśliłem tego ostatniego. W każdym razie, bazujące na J11 samoloty są głównym celem wysiłków chińskiego reżimu, dążącego do zbudowania myśliwców dalekiego zasięgu, które mogłyby walczyć o morza wokół Chin. A to doprowadziło nas do numer jeden. Niewykrywalny, wielozadaniowy myśliwiec J20. Według państwowych mediów, niewykrywalny J-20 jest najbardziej zaawansowanym zamaskowanym myśliwcem chińskim. Technicznie ujmując, z jego masywnymi zbiornikami paliwa, jest to bardziej myśliwiec przechwytujący dalekiego zasięgu. Więc chociaż prawdopodobnie przegraby w walce w stylu Top Gun przeciwko niewykrywalnemu amerykańskiemu F-22 lub F-35, to jest idealny do atakowania bezbronnych stratotankerów, powietrznych stacji paliwowych, od których zależą te mniejsze bojowe myśliwce. Chińskie siły powietrzne ogłosiły ostatnio, że nowa generacja J20 jest gotowa do użytku. Ale projektanci przyznają, że są pewne niedociągnięcia do naprawienia: jak niezawodność silników, system kontroli, system kamuflażu, materiał kadłuba i czujniki podczerwieni. Czekajcie, to wygląda jak całkiem duże problemy. Hmm, załóżmy, że chińskie państwowe media mówią prawdę. J20 jest naprawdę, naprawdę zabójczy. Te wszystkie groźne chińskie samoloty w powietrzu mogą oznaczać tylko jedno: coraz więcej wierzących w smugi chemiczne. A jeśli wierzycie ekspertom, takim jak historyk Alfred McCoy, który pisze o zagrożeniu światowej dominacji USA, po części dzięki zaawansowanym technologicznie statkom powietrznym, Chiny mogą wkrótce stać się największym supermocarstwem wojskowym. A teraz czas na pytanie: od jednego z naszych fanów na Patreonie. Roberto Miglioli pyta się. Chris, jak daleko Chiny zamierzają się posunąć w kwestii konfliktu na Morzu Południowochińskim? Myślisz, że Chiny posuną się do wojny, by opanować ten obszar? Myślę, że lepiej byłoby się spytać, czy jakikolwiek kraj poszedłby na wojnę, by zatrzymać Komunistyczną Partię Chin, ponieważ poza takim scenariuszem nic innego nie powstrzymuje Partii Komunistycznej na Morzu Południowochińskim. Pomimo tego, że sąsiadujące kraje i nawet sąd międzynarodowy mówi, aby tego nie robili, partia komunistyczna buduje sztuczne wyspy na spornych wodach terytorialnych. I mimo, że chiński lider Xi Jinping obiecał, że Chiny nie zmilitaryzują tych wysp, umieszczono tam wyrzutnie rakietowe. I ostatnio nawet bombowiec z dalekiego zasięgu lądował na tych spornych wodach terytorialnych. To oznacza, że Chiny mogą teraz używać siły w każdym zakątku Azji Południowo-Wschodniej, a także nawet aż po odległe tereny północnej Australii. Więc partia już opanowała ten teren bez wywoływania wojny. Dzięki za Twoje pytanie, Roberto. A do wszystkich pamiętajcie, że jako bonus za wspieranie Chin bez cenzury, dolarem lub więcej za odcinek, odpowiem też na Wasze pytania. Kliknijcie w link poniżej. I co myślicie o wysiłkach Chin, by wypełnić niebo latającymi rekinami, pełnymi wigoru smokami i innymi zabójczymi statkami powietrznymi? Zostawcie komentarze poniżej. Jeszcze raz to Chris Chappell. Do zobaczenia następnym razem. Dowiedzcie się więcej o tajnych wojskowych planach Chin i co one oznaczają dla świata. Odwiedź ChinaUncensored.tv. Udostępniamy pełne półgodzinne odcinki, których nie zobaczycie na YouTube. Dowiedz się o podejrzanych praktykach chińskiego reżimu, nawet zanim dowiedzą się o nich przywódcy państw. ChinaUncensored.tv